Dzień dobry wszystkim Państwu tutaj zebranym na naszym kongresie, który tak naprawdę wydaje mi się, że będzie kongresem wyjątkowym. Jako gospodarzowi, prezesowi Zagłębia Lubin jest mi niezmiernie miło Państwa powitać na naszym stadionie, który no jest areną lepszych, gorszych zmagań, ale na pewno jest obiektem, w którym bardzo dużo do powiedzenia mają przepisy prawa sportowego. Myślę, że jest to bardzo dobry kongres, bardzo dobra współpraca została nawiązana tutaj podczas tego kongresu. My jako Ministerstwo Sportu i Turystyki włączyliśmy się z patronatem honorowym pana ministra Bańki w taki pierwszy kongres prawa sportowego i organizacji imprez sportowych organizowany na stadionie Zagłębia Lubin i również w zakresie tutaj szeroko pojętej turystyki i tego, że mogliśmy zaprezentować pewne zmiany w prawie turystycznym, które oddziaływują na organizację imprez sportowych, włączyliśmy się w ten sposób w tą inicjatywę. Nie tylko i wyłącznie teoretycy tutaj się spotkali, a także praktycy, co mogliśmy zobaczyć, że też mieliśmy reprezentantów z Legii Warszawa, z Poznania, z Bydgoszczy, no tutaj także lokalnych Zagłębia Lubin, więc tak naprawdę bardzo dobra, a co najważniejsze oprócz samych panelów, dyskusje kuluarowe podczas kawy, herbaty, one także były owocne. Takie wydarzenia, takie inicjatywy są bardzo potrzebne, dlatego że tutaj możemy się spotkać zarówno ze środowiskiem akademickim, środowiskiem praktyków, a także my jako administracja publiczna możemy przekazać bardzo istotne informacje związane z funkcjonowaniem prawa i tego, w jaki sposób powinno być ono stosowane, między innymi właśnie w organizacji imprez sportowych w kontekście zmian, które zaszły chociażby w prawie turystycznym. Zderzenie teorii z rzeczywistością zawsze daje coś nowego i tą wartością po prostu możemy się dalej dzielić, no i tak naprawdę stosować to, co usłyszeliśmy w praktyce, więc tak naprawdę te kongresy są najlepszym elementem na to doświadczenie, nabycie doświadczenia, które tak naprawdę nam chodzi tutaj. Najbardziej zapamiętałem z dzisiejszego kongresu bardzo pozytywną atmosferę, bardzo pozytywne przyjęcie nas tutaj wszystkich w Zagłębiu Lubin, w Akademii i to na pewno będę bardzo miło wspominał. Jeżeli źle ustawimy coś ekonomicznie, jeżeli tutaj mówimy o finansach, o organizacji klubu, to niezależnie od tego, jak dalej to wszystko się potoczy, no to będziemy płacić za to. Płacić czy to za złe decyzje prawników, czy za dobre decyzje, to i druga strona będzie musiała płacić, ale tak naprawdę sam bilans, który także przyświeca klubowi sportowemu, też jest ważny. I tutaj ja akurat mówiłem a propos ambush marketingu, czyli zagrożeniu dla klubu, że odejdzie od niego sponsor, ponieważ wie doskonale o tym, że ten sponsor może wypromować się na tej imprezie bez udziału danej organizacji sportowej. Mam nadzieję, że to pierwszy cykl kongresu, ale nie ostatni i jeżeli będzie taka możliwość, to będzie on kontynuowany i będziemy dyskutować na tematy dla nas niezmiernie istotne i mam nadzieję, że tak jak już powiedziałem, że będzie to pewne źródło pewnych zmian, ale pewnych przemyśleń, tak abyśmy wszyscy mogli jak najlepiej swoje funkcje wykonywać, ale także, żebyśmy mogli te regulacje stosować.